Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie nazywam się Szymon Możny i tematem dzisiejszego odcinka będzie coś, czego jeszcze nie było, a w zasadzie to będzie ukłon w stronę jednego z odbiorców naszego kanału na YouTubie, który na prośbę powiedzcie, co chcecie, żebyśmy dla was z Kacprem pokazali. Ktoś napisał: Możny, pokaż, co masz w torbie. Okej. W związku z czym dzisiejszy odcinek będzie na temat, co trener ma w torbie, co ja mam w torbie, co ma w torbie treningowej, i być może ten odcinek będzie dla was inspiracją i pozwoli wam znaleźć coś ciekawego dla siebie. Element pierwszy. Woda. Dużo wody, jak najwięcej wody. Słuchajcie, woda to jest coś, co powinniście mieć ze sobą na treningu. Natomiast to, co jest ważne, jeśli chcecie uzupełniać wodę, żeby mieć w 100% efektywny trening, musicie pić wodę przed treningiem. Chodzi o to, że jeśli przychodzicie na trening i już macie potrzebę picia wody w czasie rozgrzewki, kiedy zaczynacie robić wymachy ramionami i już czujecie, że macie w ustach sucho, okazuje się, że jesteście odwodnieni i ten trening, który będziecie robić, na pewno nie będzie w pełni efektywny. Dlatego pijcie wodę w dużych ilościach przed treningiem, a jak przyjdziecie na trening, miejcie ją w zapasie. Natomiast nie chodzi o to, żeby wlewać w siebie hektolitrów wody między każdą serią. Mi się wydaje, że to jest bardziej nawykowe. Natomiast bądźcie nawodnieni przed treningiem, bo jeśli przejdziecie i będziecie czuć Saharę w ustach, niestety ten trening nie będzie w 100% dobry. Element drugi. Buty. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem kupowania butów do każdego sportu, jaki się uprawia, bo z powodzeniem wystarczy na dwie pary do różnych aktywności sportowych. Natomiast jeśli chodzi o trening w siłowni, który ma być treningiem poważnym, no to co musi cechować buty, w których ćwiczycie, to przede wszystkim twarda podeszwa. Nie mówię, że każdy musi kupować liftery za 500 zł, bo na pewno nie będzie potrzebne. Natomiast jeśli już robicie ciężkie przysiady, ciężkie martwe ciągi, jeśli robicie jakąś formę rwania sztangi, musicie mieć stabilną kostkę, ale przede wszystkim podeszwa nie może być miękka. No, jako trener niejednokrotnie widziałem ludzi, którzy doznawali jakichś urazów kostki w czasie robienia przysiadów, w czasie robienia jakiejś formy skoków, tylko i wyłącznie przez to, że podeszwa w ich butach była za miękka. Więc jeśli nie chcecie kupować nowych butów, a chcecie robić ciężkie siady, ciężkie ciągi, już o wiele lepszym rozwiązaniem od robienia ich w miękkiej podeszwie będzie robienie tych ćwiczeń boso. Czyli ściągacie buty na czas, kiedy robicie nogi, i to też w zupełności wystarczy i to będzie na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejny element. Gumy. No ja osobiście noszę ze sobą różnego rodzaju gumy. Noszę mini bandy, które świetnie sprawdzają się do aplikowania na kostki, na łokcie. I to są akcesoria, które na pewno bardzo dobrze poprawiają stabilizację. Mam gumy różnego rodzaju, czy to są mini bandy cieńsze, grubsze, z większym oporem, z mniejszym oporem. I one na pewno bardzo dobrze sprawdzają się przede wszystkim jako element rozgrzewki, jako element aktywacji mięśni, jako element wprowadzenia elementów funkcjonalnych w ćwiczenie, żeby trening nie był tylko pracą na ciężarach, gdzie jest koncentryka, ekscentryka. Izometria wprowadzona w trening też bardzo dobrze poprawia jego skuteczność, w związku z czym jest nie do przecenienia. Szczególnie jeśli ktoś ma na przykład jakiś problem ze stabilizacją, cierpi na dolegliwości bólowe kolan, cierpi na dolegliwości bólowe barków. W tym momencie wprowadzenie jakiejś formy ćwiczeń z mini bandami, chociażby na kończyny górne, na pewno przyczyni się pozytywnie do poprawy funkcjonowania ciała. Jeśli robię bardzo ciężki trening, wrzucam jakąś formę przedtreningówki. Według Kacpra, najlepszej firmy suplementacyjnej na świecie. Ja akurat lubię pre-workout z Optimum, dlatego że nie jest specjalnie hardkorowy. Nie pobudza za bardzo, nie ma tam dziwnych dodatków. Więc jeśli jest trening naprawdę bardzo ciężki, to sobie aplikuję przedtreningówkę. Jeśli nie, to nie. Następny element, o! Słuchawki. To są słuchawki, które dostałem od LG. Natomiast to, co jest z nich fajne, to jest to, że jest to efekt współpracy LG z firmą Meridian. Ja osobiście jestem audiofilem, więc lubię słuchać muzyki z jednak dobrych źródeł. I teraz jakby wybrałem te słuchawki z tego względu, że wcześniej korzystałem z kilku innych. Wcześniej w ogóle jakiś czas temu korzystałem z Beat Studio, ale miałem problem taki, że one mi spadały z uszu w momencie, kiedy kładłem się na ławkę. I wiecie, jak wyciskałem sztangielki, a słuchawki spadały mi z uszu, to było mało komfortowe.
to są chyba pierwsze sławki dokonowe, z których korzystam, które są dla mnie komfortowe, z tego względu, że jakby ten silikon, z którego są zbudowane te wkładki, to jest silikon bardzo wysokiej jakości, hipoalergiczny, który jakby nie sprawia dyskomfortu w uszach. Natomiast to, co szczególnie mi się spodobało, to jest jakość dźwięku. No, firma Meridian jest no, taką topową firmą, jeśli chodzi o tworzenie przełomowych technologii audiofilskich. No tutaj ten dźwięk jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Przede wszystkim bas, jak na takie malutkie słuchawki, też jest całkiem dobrej jakości i daje możliwość słuchania muzyki w całkiem przyzwoitym, przestrzennym dźwięku. Natomiast to, co jest szczególnie fajne, to jest to, że te słuchawki, co chyba jest już takim standardem, dają możliwość tłumienia szumów, czyli mają Active Noise Cancelling. To jest szczególnie fajne w momencie, kiedy robisz trening na siłowni, gdzie leci muzyka, tak powiem ładnie, która nie jest specjalnie miła dla twojego ucha. W tym momencie wyciszasz dźwięki z zewnątrz i słuchasz to, czego lubisz słuchać najbardziej. To, co jest jeszcze fajne, to że czasem jednak ktoś do mnie dzwoni w siłowni. Te słuchawki mają dwa mikrofony. Jeden zbiera hałas z zewnątrz, drugi podkręca mój głos, dzięki czemu z jednej strony mogę prowadzić rozmowę, a z drugiej strony mój rozmówca też bardzo dobrze mnie słyszy. Gracze pewnie docenią też to, że te słuchawki podobno nie mają w ogóle opóźnień, więc dźwięk, który dochodzi do twoich uszu, jest bardzo, bardzo szybki, zgodny z tym, na przykład, co widzisz na ekranie telefonu, komputera, jak grasz. Natomiast jeszcze jedna rzecz, to jest to etui. W momencie, w którym podłączasz etui do ładowania, to słuchawki są czyszczone przez system jakiegoś oświetlania ultrafioletem. Ultrafiolet działa antybakteryjnie, w związku z czym zabija wszystkie bakterie, które mogą na tych słuchawkach bytować. No, w dobie korony na pewno jest to funkcja całkiem ciekawa. Następny element, już typowo trenerski, kaliper. No wcześniej miałem taki fajny elektroniczny, niestety mi się zepsuł. Natomiast kaliper to jest bardzo dobra forma kontrolowania, no przede wszystkim redukcji tkanki tłuszczowej u klientów. Ten kaliper to jest akurat bardzo proste narzędzie, natomiast on pozwala sprawdzić i przekonać się samemu, czy ilość tłuszczu na ciele się zmniejsza. On może nie pokazuje w procentach, natomiast można dokonywać pomiaru różnych części ciała. Ja w tym momencie korzystam z niego do sprawdzania grubości fałd tłuszczowych w różnych miejscach. Na brzuchu, na ramieniu, na udzie, na pośladku, na plecach, jakby tych punktów jest kilka. Po prostu je sobie notuję i po tygodniu czy po dwóch tygodniach, w zależności od tego, jaki jest cel mojego podopiecznego, robię porównanie i sprawdzam, czy faktycznie ten tłuszcz ubywa. To jest o tyle ciekawe rozwiązanie, że czasem można, szczególnie jeśli zaczyna się redukcję, tkanka tłuszczowa spada, a waga się nie zmienia. Więc z jednej strony obwody mierzone miarką krawiecką pokazują, że jest tego ciała mniej, a waga stoi w miejscu. Jakby to jest dodatkowe narzędzie, które pozwala mi określić, czy faktycznie tłuszcz ubywa tam, gdzie trzeba i czy tempo ubytku jest wystarczające. Zresztą nie ukrywam też, że to bardzo dobrze pokazuje początkującym paniom, że jednak ten ubytek jest, mimo że waga się nie zmienia. Pytanie, gdzie go zapisuję? Zapisuję go tutaj, w moim hardkorowym, oldschoolowym notesie, który jest wypełniony notatkami, różnymi informacjami od moich klientów. Także to jest moja baza. Oczywiście mam też formę elektroniczną, ale lubię sobie zapisywać wszystko tutaj. Tutaj też noszę plany treningowe moich podopiecznych, z którymi trenuję na żywo. Po prostu wyciągam sobie odpowiedni plan i jestem w stanie cofnąć się też w historii treningów i zobaczyć, co mój podopieczny robił wcześniej. Ręcznik, który jest elementem niezbędnym. Już nawet nie chodzi o to, żeby się tutaj przecierać z potu, ale przede wszystkim po to, żeby kłaść go na ławkę. Słuchajcie, bardzo proszę, też mój apel, używajcie ręczników, kładźcie na ławkę, bo naprawdę jest niefajne, kiedy chcę zrobić po kimś serię, a ławka po prostu jest cała mokra z potu, który trzeba przecierać. Ręcznik, kładę się na ławkę i jest 100% higieny. Na koniec przekąska. Tu akurat mamy jakiś po prostu pierwszy lepszy baton. Ja akurat nie przepadam za batonami białkowymi. To jest awaryjny baton, który mam do zjedzenia wtedy, kiedy jestem głodny. To jest zrobione po prostu z orzechów, owoców. Daje mi porcję węglowodaną, bo tego potrzebuję wtedy, kiedy jestem głodny. Stosuję je rzadko, ale czasami jednak trzeba je zjeść. Jest jeszcze jeden element. Co prawda nie miałem go w swojej torbie treningowej,
treningowej, tylko noszę na nadgarstku, ale sport tester. Jakby zegarek, marka nie ma znaczenia, to, jaką lubicie, taka będzie fajna. Natomiast sport tester mi daje szczególnie jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie bardzo dokładnie liczy ilość kalorii, które spalam w ciągu dnia. I to jest szczególnie ważne w okresie, kiedy chcę robić redukcję, dlatego że określenie faktycznej ilości kalorii, które się spala, jest niezwykle ważne do prawidłowego ułożenia ilości kalorii, które się je. Z doświadczenia też wiem, że ludzie mają bardzo często problem zarówno z przeszacowaniem swojej aktywności fizycznej i niedoszacowaniem ilości kalorii, które spożywają. A tutaj, jeśli cały czas noszę zegarek na nadgarstku, on liczy ilość kalorii, które spalam zarówno w ciągu codziennej aktywności, jak i aktywności sportowej i dzięki temu mogę lepiej dobrać ilość kalorii, które jem, po to, żeby moja redukcja była skuteczniejsza. Tak wygląda moja torba. Mam nadzieję, że spełnił to oczekiwanie tego pana, który chciał, żebym koniecznie podzielił się jej zawartością. Mam nadzieję, że każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Także jeśli ten odcinek wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli są jakieś treści, które chcielibyście, żebym dla was pokazał, przede wszystkim jeśli chcielibyście, żeby Kacper wrócił, bo mi akurat najbardziej go zabrakło w tym odcinku, piszcie. I co? Widzimy się w następnych odcinkach.